Księga Ezechiela, rozdział 39, część 2. A ty, synu człowieczy, tak mówi wszechmocny Pan, mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych. Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich. Jedzcie mięso i pijcie krew. Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu. Ta mowa do zwierząt, którą Ezechiel ma wygłosić, jest naprawdę zapowiedzią tego, co się stanie z armią Goga, kiedy Bóg zacznie działać. Ci wszyscy ludzie zginą i cała ich wyprawa jest jakby przygotowaniem uczty dla tych zwierząt. Będą jadły mięso bohaterów, czyli ludzi, którzy potrafią walczyć, którzy się w walce wykazali, i książąt, czyli ludzi, którzy mieli władzę na ziemi. Owce i inne zwierzęta roślinożerne nie jedzą krwi, ale najwidoczniej trawa będzie nimi tak zroszona, że będą musiały ją jeść. Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem. I nasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wszelkimi wojownikami, mówi wszechmocny Pan. Bóg zapowiada, że zwierzęta nie będą w stanie zjeść wszystkiego, co dla nich przygotował. Będą jadły i ciała ludzi, i ciała koni. Także najwidoczniej w tej wojnie, w tej wyprawie będzie uczestniczyła kawaleria. Podejrzewam, że część wojsk będzie przerzucona drogą powietrzną, ale kawaleria na pewno będzie brała udział. Tak, objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich. To, co się stanie z armią Goga, będzie dowodem na to, że Bóg rzeczywiście istnieje. Narody zrozumieją właściwie ten znak. I pozna dom izraelski, że ja, Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal. Dla narodu izraelskiego klęska armii Goga będzie objawieniem tego, że Bóg rzeczywiście istnieje i chroni ich, że jest ich Bogiem. I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni i zakryłem moje oblicze przed nimi i wydałem ich w ręce ich wrogów i wszyscy padli od miecza. Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. Świat wtedy też zrozumie sens historii Izraela, że ten naród odwrócił się od Boga i został za to właśnie w taki sposób potraktowany. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię. Kiedy Izrael nawróci się szczerze do Boga, Bóg też odmieni jego los. To będzie wtedy też jakby punktem honoru Boga, żeby naród, którego on jest Bogiem, miał szczęśliwy los. I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył. Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. Naród izraelski wtedy zapomni o swoim odstępstwie, zapomni też o tym wszystkim, co znosił, o swojej hańbie, o tych wszystkich konsekwencjach swojego odstępstwa, a Bóg okaże się
poprzez swoją opiekę nad tym narodem świętym w oczach innych narodów. I poznają, że ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. To zgromadzenie Izraela z wielu narodów też będzie objawem mocy Boga i w ten sposób też Bóg przekona Izraelitów do tego, że rzeczywiście jest i że mogą mu zaufać. Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Bóg zapowiada, że wyleje ducha na naród izraelski, na cały naród. To jest jakby uzupełnienie tej wizji z 37 rozdziału tej Doliny Suchych Kości, które najpierw się schodzą, potem obrastają ciałem, ścięgnami i skórą, a potem wstępuje w nie duch. Ten duch wstąpi w naród izraelski po tym, jak Bóg pokona armię Goga. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała.